Szczecin, jak każda normalna kraina, jest podzielony na różne dzielnice, w których żyją poszczególne ludy. Jednak w tym przypadku jest to coś więcej niż tylko podział na teren, przez co wszyscy walczą o to, żeby być na samej górze w hierarchii. To jest wojna. Przez lata żyły one w harmonii i spokoju, jednak zostało to skłócone przez ludy wschodu, a dokładniej przez prawobrzeże. Od kiedy trasa zamkowa połączyła nasze miasto z tymi dzikimi terenami, nic nie było jak dawniej. Jednak, żeby pojąć, jak to wszystko funkcjonuje, najpierw należy przyjrzeć się wszystkim kręgom ludzi. Ludzie wiedzy, nazywani myślicielami, zamieszkują w większości tereny zachodnie. Cechują się oni tym, że chodzą w grupach i raczej są niegroźni. Im dalej na wschód pojawiają się ludy wojny. Są to ludzie niebezpieczni, jednak każdy lubi pochwalić się tym, jakie przygody tam przeżył. W samym środku mamy centrum. Jest to jedyne miejsce, które łączy obydwie z wymienionych grup. No i tutaj Szczecin łączy się z prawym brzegiem, który zamieszkują ludy barbarzyńców. Na pierwszy rzut oka wydają się normalni, jednak właśnie to jest ich największa moc. Wtapiają się w społeczeństwo i nim się obejrzysz, wywożą ciebie na słoneczne 30 km od twojego domu. Ale spokojnie, do tego sporu jeszcze wrócę. Naokoło tego terenu znajdują się wioski ludów dzikich, które udają, że nie są ze Szczecina. Jednak każdy dobrze wie, że jest to jedno i to samo. Jak już wiecie, jaki jest podział w tym społeczeństwie, to teraz pora przyjrzeć się wszystkiemu z bliska. No, siema, cześć, hej. To na pierwszy ogień leci bez rzeczy. Nikt nie wie, o co tam chodzi. Niby to nie jest Szczecin, ale jest w Szczecinie. Dojazd do tego miejsca to jest jakaś totalna katorga. Trzeba przejechać przez całe miasto, potem jeszcze kawałek i potem jeszcze jeden kawałek. Jak już ci się uda tam dojechać, to jakby nie ma tam żadnej atrakcji. Zesrać się możesz co najwyżej. No, niby jest las, ale... Możesz mi powiedzieć, po chuj mi las? Więc jeżeli tam nie mieszkasz, to nie ma po co się tam w ogóle pchać. Każdy w takim momencie pomyśli, że no dobrze, przynajmniej można uciec od zgiełku miasta, pożyć w ciszy, spokoju. Chyba nie. Każdy dzik, jaki jest w mieście, ma jako cel swojej wyprawy właśnie bez rzeczy. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo po co. Tam dziki grasują po prostu na porządku dziennym. Idziesz sobie przez ulicę i nagle dzik biegnie. Tak po prostu, 13 rano. Mówimy tu o dzikiej zwierzynie. Wracasz z imprezy, dzik. Idziesz na imprezę, dzik. Jedziesz do szkoły, dzik. Na przystankach autobusowych jest większa szansa, żeby podjechał dzik, niż przyjechał twój autobus 7-4 czy 105, bo one tam odpierdalają jakiś totalny syf. Mają totalnie w dupie ciebie. Nie, czekasz już pół godziny, on jeszcze poczekasz sobie 40 minut, bo on tam sobie na Krzekowie postanowił, że postoi trochę dłużej, bo tam jakiś menel się zeszczał czy coś. No, po prostu dzień jak co dzień. Myślałem sobie nad tym, co można by było zrobić, żeby troszeczkę tam całą sytuację naprawić. I dobrym pomysłem by było, żeby każdy człowiek, zamiast kupować tam psa czy kota, to po prostu oswajajcie te dziki. Już się kładziesz, żeby cię głaskać? Co? Się kładziesz, żeby cię głaskać? Maciek. Jest to najbardziej legendarna dzielnica tego miasta. Zasłynęła przez to, że obicie mordy albo tulipan na łbie jest tam na porządku dziennym. Ale czy na pewno właśnie? Zacznijmy od tego, że Niebuszewie oberwało się przez przypadek. Bo jest to dzielnica jak każda inna. Tylko, że obok jest tak zwane Bolinko. Tam jest tak naprawdę rzeźnia. Albo bardziej była z 20 lat temu, bo aktualnie tam masz większą szansę, żeby dostać po mordzie, ale no tam... mojemu koledze tylko raz tulipana tam na łbie zrobili, to chyba jedyny przypadek, o jakim słyszałem. Tematem dzisiejszego odcinka będą tulipany. Ta cała otoczka pojawiła się z 30-20 lat temu, bo tam wtedy jakieś gangusy latały i no była, wtedy tam wtedy była rzeźnia, a aktualnie jest takiej... bez przesady. No i jeszcze ta cała legenda powstała przez rzeźnika z Niebuszewa właśnie. No ale przynajmniej mamy jakieś takie kultowe miejsce w Szczecinie. Odchodząc już od samej otoczki w pierdolu tego miejsca, to jest inny minus.
fakt, że wygląda jakby była po wojnie atomowej. To to kurwa jest! To jest miasto? Czy to jest trzecie największe miasto w Polsce? Zajebista sprawa. Jedyne atrakcje, jakie tam się znajdują, to autobusy. Nie wiem, no trochę dziwna dzielnica, ale tam no nie ma co się czepiać. Kiedyś był tam najlepszy pasztecik w mieście. Czekałeś na autobus i brałeś tego pasztecika. Piękne po prostu, to było coś. Możecie dać znać w komentarzach, czy ten pasztecik był taki dobry, czy po prostu mi się tak wydawało. Warszawo, jeżeli liczysz, że przeprowadzisz się tutaj i pożyjesz w harmonii, w ciszy, spokoju, to nie ma kurwa szansy! Tutaj cały czas ktoś ogród kosi! Teraz jest noc i ja przed chwilą słyszałem... Ja nie wiem, o co chodzi! A jeżeli akurat jest chwila spokoju, że no ktoś tego ogrodu nie pielęgnuje, to jakieś dzieci drą mordę. Mam wrażenie, że praktycznie całe miasto nienawidzi Warszawa. I nie dziwię się, bo większość osób, jakie tutaj mieszka, zachowują się jakby mieszkali w jakimś Olimpie. Jesteśmy lepsi, a wy co? Patrzcie, my tam wysoko mieszkamy. Odra wyleje, nas to nie ruszy. My jesteśmy nietykalni. Bo jesteśmy jak Olimp, tylko że pod względem wysokości. Nie da się tutaj w ogóle pojeździć na rowerach. Idziesz pobiegać, biegnij pod górę! I jeszcze ludzie się fleksują, nie wiadomo czemu, tym, że mieszkają na Warszawie, jakbyśmy byli jakąś elitarną społecznością. Naklejają sobie te naklejki bocianów na auta. To jest przecież jakiś absurdalny pomysł w ogóle. Czy ktoś kiedyś widział, żeby gumieńce naklejały sobie na auto? Jestem z gumienie, tak przynajmniej mi się wydaje, że jest coś takiego, to przepraszam. I może się wydawać, że to kawałek od miasta. Ale właśnie może się wydawać, to jest najgorsze. Przejazd autobusem tutaj to jest, nie wiem, 40 minut drogi, naprawdę. 8-7 jeździ w ogóle jak chce, czasem się nie pojawia, czasem się pojawi 50 minut później, czasem 3 podjadą, czasem żaden, co robi, co chce. Jakby tego było mało, zawsze jest pełne. Jeżeli jest gorący dzień i jedziesz tym autobusem pod Duńską, to czujesz się jak w takiej łaźni parowej, tylko że pełnej ludzi. Ale to kurwa gorąco. Ale dobra, no nie będę tylko narzekał, bo trzeba przyznać, że Warszawa akurat ma w miarę taką, no nie wiem, miłą społeczność. Jest do tego jeszcze bardzo blisko lasu, więc no takiego fajnego lasu. No a skoro już wspomniałem o gumieńcach, to... To gumieńca, nie USA. Jest to chyba najbardziej zgrana część Szczecina, takie przynajmniej mam wrażenie. Każdy tam żyje w harmonii takiej, jak to się mówi, taki patriotyzm dzielnicowy. Żyją na tej swojej dzielnicy, najczęściej chyba nie wyjeżdżają stamtąd w ogóle. To jest chyba też najbardziej zacietrzewiona w miejscu społeczność, jaka jest. I w ogóle w pizie mają całe miasto, takie mam wrażenie. I nie dziwię też im się, bo mają masę jakichś śmiesznych, dziwnych spotów. Od lat trwa wojna, kto jest bardziej zgrany, czy gumieńce, czy pogodno. I no, nie wiem, kto wygrywa tą wojnę, ale zaraz wspomnę jeszcze przy pogodzie. Dobra, chuj tam tą kwestię. Ale dobra, pomijając już społeczność, to co do samego miejsca, to jest bardzo daleko. Jeżeli tam nie mieszkasz, to też nie masz po co tam się przesuwać, mam takie wrażenie, bo dojazd tam trwa milion lat. Są na Gumieńcach dwa bardzo ważne miejsca. Pierwsza to jest sala europejska, na której chyba każda młoda osoba żygała chociaż raz w swoim życiu. A drugie to jest ten cmentarz, jakiś to jest... Powalona akcja, naprawdę, ja nie wiem, o co chodzi. Czujecie, że on jest trzeci największy w Europie? Po co nam taki cmentarz, jakby... Fajnie, zajebiście, ale... Wow. That's quite big. Impressive. Jedyne co to nazwa całej tej dzielnicy jest totalnie z dupy. O co w tym chodzi? Gumieńce? Gumieńce? Twoja stara żuje gumieńce. To nie gumieńca, chuj z nimi. Na pogodnie ludzie żyją pogodnie, czyli tak jak na gumieńcach, czyli pogodnie. O Boże, jaki słaby żart. Dobra, no ale chodzi o to, że... chodzi o to, że no też są tam bardzo zgrana i harmonijna społeczność, takie mam wrażenie przynajmniej. Jedyne co ich wyróżnia, to że piją jak jacyś pojebani, naprawdę. Wszystkie najśmieszniejsze domówki, na jakich byłem, to były tam. Nie wiem, o co tam chodzi, czy w dzieciństwie oni dolewali im do misek wódę, czy jak to działa, ale naprawdę są chorzy ludzie. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze, teraz mnie krzyż napił. Dużym plusem tej dzielnicy jest to, że nie jest w mieście, ale jest bardzo blisko miasta i można tam... Już jesteś w mieście. 3 sekundy. No i w ogóle wszędzie jest blisko tak naprawdę. No i bardzo dwa ważne miejsca to Stadion Pogoni i legendarny kebab Werner Chory, który kiedyś, już aktualnie nie, ale kiedyś to było... Co, tak go przytulałeś, on był taki duży. Jadłeś go przez kolejne 10 dni. To był największy kebab na świecie. Ja nie wiem, co się z nim stało, ale...
mięso wołowe, cielęcina, baranina. Stężenie gówna wzrośnie i poczujesz je. Aż ci bębenki w uszach popękają od tego stężenia. Tak naprawdę chyba każdy kojarzy tą dzielnicę tylko i wyłącznie z tego, że jest tam największa toaleta publiczna na świecie i z tego, że jest tam takie skrzyżowanie, że stoisz tam w takich korkach, że idzie się zesrać. Ej, to łączy się w logiczną całość. Nie wiem, czy ogarnęliście, ale ta toaleta to wiecie. Wzięło mi o głębokie jezioro. Tak wiecie, żart. Śmieszne, co nie? Bo tam syf jest. Rozumiecie? Bo kupa, tam dzieci srają, nie? No, ale co do całego głębokiego, to co mogę jeszcze powiedzieć? Przecież to jest taka wiocha, że tam niczego nie ma tak naprawdę, oprócz tego obsranego jeziora. Jest tak naprawdę kawałek drogi w górę, no tam, no lasem jedziesz w górę po prostu. Jest to dzielnica wybudowana w lesie. Nie mówię, że to źle, ale po prostu jak tam trafisz w nocy, to nie wiesz, gdzie ty idziesz, na kemping, do drewutni, nie wiadomo, co tam się dzieje. Po prostu jesteś w lesie, jest ciemno jak w Dubsku jakimś, gubisz się co sekundę, no drzewa są. No po prostu, no las jest typowy. Ale za to są tam bardzo ładne domy i się fajnie buduje wszystko na razie, więc klasa. Chyba przywalę ci w mordę. Skolwin. Jest to kolejna dzielnica owiana legendą w pierdolu. Od różnych osób słyszałem, że jest to nieprawda, że no, jeżeli wiesz, jak tam się poruszać, nie robisz jakiejś maniany, to nic się tobie nie stanie. Ale ja tego nie sprawdziłem, bo się boję tam jechać po prostu. No nie wiem, no to straszne jest to miejsce. Jest tam jeszcze potwornie dużo meneli, przez co robi się jeszcze bardziej niebezpiecznie. Nie wiem, czy tam jest jakiś spawn żuli, czy o co chodzi, ale naprawdę ich tam jest dużo. Jest to na takim zadupiu, że można to bardziej podpisać już pod policję niż Szczecin, tam nawet żabki nie ma. Ale mają z połem przynajmniej. Mimo wszystko myślę, że i tak, jeżeli najbardziej chcesz dostać mordę, to powinieneś pojechać tam. Myślę, że Gocław i Stołczyn można podpisać pod ten sam opis, bo to jest raczej wszystko podobny vibe, że tak powiem. To są miasteczka, dzielnice, nie wiem jak to w ogóle nazwać, które nie wiadomo czemu nie są w Szczecinie. Jeszcze do tego niektóre osoby mają tam takie nastawienie, że na przykład jestem z Polic, to nie jest Szczecin, ja jestem z Polic, weź. W Szczecinie mieszkasz? Nie, to ja w Dobrej, albo w Warzymicach. To nie jest Szczecin. Ja jestem spoza Szczecina. Dojazdowy jestem. Co kurwa dojazdowy jesteś? To jest Szczecin, nie rób tutaj maniany, proszę. Mierzyn to w ogóle szczególnie jest centymetr od Szczecina. Dobra, ale po kolei, ustalmy, że Mierzyn jest jak bez rzeczy. To jest Szczecin. I no, to jest bardzo miła miejscówka, to jest tak jak Gumieńce trochę. Są tam bardzo fajne domy, mili ludzie, w ogóle tak uważam, że tam inteligencja mieszka. Od osób mieszkających w Warzymicach chyba zawsze słyszę ten sam tekst. Nie wiem, tam gdzieś jesteśmy, sobie pijemy, coś tam imprezujemy i jest mowa o powrocie, a oni... O Jezu, ja to mam taki powrót, ja to jadę tyle. No nie dziwię się, że jedziesz tyle, jak mieszkasz kurwa w jakichś warzywach, o co chodzi? No i chyba najważniejsza wioska, która powinna być dzielnicą Szczecina, czyli Police. Nie wiem, o co tam chodzi, nie wiem, jak do tego doszło, ale ludzie mieszkający tam... Przepraszam. To nie tak, że ja tak na policję reaguję, tylko na policję. Ale jak mieszkasz w Policach, to jesteś nimi przesiąknięty. Idziesz po mieście i ja widzę jakąś osobę i sobie myślę, o, z Polic jest. Bo to widać. I nie mówię, że to źle, bo to są bardzo śmieszne osoby i zazwyczaj ogarnięte. Ale po prostu to widać. I bardzo jestem z nich dumny, bo się specyfikują w tym, że żłopią wódę jakby, nie wiem, nie było jutra. Wszystkie osoby z najmocniejszymi głowami, jakie znam, są właśnie z Polic. Ja nie wiem, co jest z nimi nie tak. Reasumując, wszystko fajnie. Ale w tych oczach widać ten taki policki zdziczały wzrok. Sorry, to chamsko zabrzmiało, ale musiałem to powiedzieć. Uwaga, przerywnik. Specjał na 5000 subskryberów. Wracając jeszcze do Polic, tak co do samego miejsca, to naprawdę jest ładne, jest pełne zieleni i w ogóle tak tylko potwornie daleko. Tylko proszę mi się tutaj nie kłócić, że nie jesteście ze Szczecina, bo jesteście już No i przyszła Kryska na Matyska! Boże, jaki to jest głupi tekst. Zapomniałem w ogóle o tym, no ale dobra. Przyszła pora na wroga numer 1, czyli prawy brzeg.
lepiej znany jako Prawobrzeże. Nie mam pojęcia, czemu to jest nazwane częścią Szczecina. Jedziesz tam, kurwa, 1000 lat. O co chodzi? Jakby było tego mało, cały czas na tej drodze są jakieś wypadki. Nie wiem, salto zrobił tramwaj, autobus w coś walnął, auto wjechało na... Co tam się dzieje, ja mam pytanie. Jeżeli ktoś ciebie zaprasza tam na imprezę, czy nie wiem, do domu, coś tam, wpadnij do mnie, to już się pożegnaj z życiem, stary. Szybciej dojedziesz do Berlina niż tam. W ogóle, co to jest za sens, że jakieś Płonia czy Wielgowo dalej jest częścią Szczecina? Jeżeli Warzymice czy Police nie są, jakby... Co? Samo Prawobrzeże jest chyba większe niż cały Szczecin. Kurwa, wiedzieliście, że mamy w Szczecinie coś takiego jak Wilcze Bagno? Dobrze usłyszeliście, Wilcze Bagno. Co to jest, ja mam pytanie? Czemu ja o tym nie wiedziałem? Bo jest, kurwa, 25 km od centrum. Czemu to jeszcze nazywa się Szczecinem? Wilcze Bagno. Miał, kurde. Do granicy niemieckiej jest o 10 km mniej niż do końca Prawobrzeża. Jakby... Gdzie jest tutaj logika? Ludzie z Prawobrzeża są potwornie dzicy. Po nich tego aż tak nie widać, tylko dopiero jak zaczniesz z nimi rozmawiać i oni tam zaczynają tobie mówić, że ty, no, bo ja mam wolną chatę na weekend, chciałbyś wpaść na posiadówkę? Jedziesz na tą posiadówkę. Ruszasz o 16 i wracasz 2 tygodnie później, bo się zgubiłeś. Nie wiem, byłeś na przykład w Wilczym Bagnie. Dobra, no ale też się nie dziwmy tym ludziom, że oni tacy są. Jeżeli oni jadąc do galaksy mają do wyboru tramwaj, autobus albo pociąg. Każdy myśli, że Szczecin jest ogromnym miastem, 3. największym w Polsce. Ale jest 3. największym miastem w Polsce, bo połowa to jest, nie wiem, Prawobrzeże na przykład, w którym nie ma niczego prócz Wilczego Bagna? Co? Kto to powiedział? Nie, dobra, ale tak już nie żartując sobie i reasumując, nic dla was nie mam, żyjcie sobie tam w spokoju, parę fajnych miejsc macie, macie fajnego Heliosa bardzo na przykład, czasem do niego sobie jeżdżę, bo macie lepsze filmy tam. No macie Jezioro Szmaragdowe, ono jest najładniejsze w Szczecinie praktycznie. Nie, no ale no, po prostu nie powiększajcie naszego miasta na siłę, to jest bez sensu totalnie. Zostańcie sobie tam na swoim prawym brzegu. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że akurat jestem bardzo dumny z tej takiej społeczności w Szczecinie. Większość osób jest bardzo tak dumna ze swojej dzielnicy. I nawet jeżeli narzeka na cały Szczecin, to akurat do swojej dzielnicy wszyscy raczej mają takie, że w serduszku tam jest gdzieś w środku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jak coś, to teraz będą się raczej częściej odcinki pojawiały, już nie będzie takiej przerwy, może nieregularnie, ale będą. Chciałbym zaprosić was na mojego Instagrama, na którym myślę, że niedługo będzie się działo dość dużo ciekawych rzeczy. No, i to wszystko. Cześć, siema, elo. Słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek.